Witam wszystkich bardzo serdecznie z powrotem w RimWorld. Grze, która w chwili obecnej chyba zdominowała bardzo mi się podoba. I myślę, że będzie to jednak taka seria codzienna. Myślę, że uda się w miarę ogarnąć, zwłaszcza, że nagrywam parę odcinków na plus, także nie będzie problemu. Usunąłem tamten plan. Dobrze, już tak. Jeszcze raz, od początku. Cześć, cześć, witajcie wszystkich bardzo serdecznie. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z RimWorld. W ostatnim odcinku mieliśmy naszych prawdostej gości z Imperium, którzy nadali nam już tytuł, jakim jest Wojak. A w dzisiejszym odcinku postaram się mniej więcej rozplanować tą naszą kolonię. Gierka sobie leci na trójeczce, tam problemu nie mamy. Jeszcze nie kolejni oczywiście jacyś będą. A ja w tym czasie postaram się to rozplanować. Ten pomysł z kołem wydaje mi się ok, ale nie chcę, żeby to był otwarte. Nie chcę, żeby to było w środku była trawa. Chcę to wszystko ładnie wychodnikować sobie, kostkę rozłożyć. Czyli w tym momencie zrobienie tego 4 na 3 na 2 wydaje mi się bardziej sensowne i będzie to o wiele lepiej wyglądało. 4, a może. Nie, inaczej zrobimy. Łomatko jedyna. Nie, 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 tak nie chcemy. Chcemy to zrobić sobie w ten sposób. 2, 3, 4, 5, 6. 6 na 3 na 2. Szał zając. Ogarniemy już wszystko tego zająca. Kolejnego zresztą. O, maka powaliło znowu. To chodź, mój niewolniku. Trzymaj ruchomą tarczą. Pięknie, dobra. Lecę, zjedz, rób co uważasz. A my wróćmy do tych naszych planów. Trzy na dwa, na dwa, na trzy, tutaj będzie szóstka. Trzy na dwa, na dwa, na trzy. Tu będzie szóstka. Trzy na dwa, na dwa, na trzy. Będzie szóstka, 3 na 2 na 2 na 3 i mamy szóstkę. Czy to w miarę przypomina okrąg? Myślę, że bardzo. Tragedii nie ma. Dobra. Jedyny minus będzie taki, który ja uważam za minus, że będziemy mieli podwójne wejścia, czyli tu i tu. W tym miejscu będą wejścia. W tym miejscu będą wejścia. W tym miejscu będą wejścia. Tu będą wejścia. Czy to jest taki naprawdę minus? Niekoniecznie. Możemy postawić w tym momencie tutaj duże rzeźby, które będą ładnie się komponować. Pomiędzy tymi przejściami chciałem mieć chodniki. A może nie, bo to będzie główne miejsce. Chciałbym, żeby tutaj ludzie jednak mieli dość poprawione nastroje. Czyli będą na pewno w ten sposób puszczony chodnik. I w ten sposób puszczony, nie chodnik, a płytki. Z marmuru. Gdyż marmur u nas jest dość pospolity, jest go dość dużo i z niego będziemy, myślę, budować również naszą całą kolonię, jak i inne rzeczy. Zawsze możemy to pofarbować, po to ta tinktoria była cedzona. Dobra, puśćmy to gierkę i po tych naszych planach postawmy już ścianę. Cyk, cyk, cyk. To będzie trzeba przekopać. Cyk. Dobra. Tutaj prosiłbym o przekopanie. Zresztą i tak będziemy się od środka jeszcze wkopywać, więc chciałbym od razu go nie skopać. I jak postawimy ściany kątowe? Myślę, że postawienie ich w środku nie będzie złe. Też będzie można coś na krawędzi tutaj wymyślić. Dobrze, czyli ściany kątowe stawiamy w środku. Tutaj. Skluty na zewnątrz będzie. Na wejścia chciałbym na zewnątrz. Będzie ładnie wyglądało. W środku, na zewnątrz i w środku. Dobra. Mamy ten nasz okrąg. O, okrąg w sumie. No. Koło. Koło w RimWorld. Da się.
I teraz zobaczmy, jak będziemy mogli rozplanować tą wiochę dalej. Jeżeli to będzie nasze zasilanie, to możemy sobie od razu na dole zrobić nasz warsztat i magazyn jednocześnie. Czy chcemy to wszystko zamykać w jednym? Chyba nie. Myślę, że otwarcie będzie dobre. Chodniki na zewnątrz. No. Zróbmy to w ten sposób. Tu będzie przejście. W ten sposób. Drzwiczki tutaj. No dobrze, lećmy dalej. Jeżeli tu będzie trzy przerwy, tu będzie nasz filar i pokoje postaramy się chyba zrobić takie większe, czyli 5 na 5. Okażą się spoko, czyli 5 na 5. To jest taki dość standardowy rozmiar, jeżeli chodzi o pokoje. Dobrze się koloniści w nich czują. I są dość przestrzenne. Drzwiczki oczywiście z tej strony. I jedziemy dalej. 5. 5. 5. Raz, dwa, trzy, cztery. I oczywiście piąty element tutaj. Dobra. Zamknijmy to od góry. Powstawiajmy te ścianki, których brakuje. Drzwiczki. Dobra. Te pokoje muszą być jakoś ocieplane, czyli albo i chłodzone, oczywiście również w lato. Czyli w tym miejscu dwa klimatyzatory i od razu w na ich czele dwa grzejniki i do tego między pokojami kratki. Tutaj przekopiemy tyle, ile trzeba. Tutaj również będzie trzeba przekopać to 4x4. I w tym miejscu kolejne będą pokoje, czyli raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj 5 na 5, 5 na 5, 5 na 5. Tutaj polecimy już dalej planowaniem. 4, 5 na 5, 5 na 5. Domkniemy wszystko. I będzie pięknie. Powstawiamy sobie drzwiczki. To będzie lustrzane odbicie, także w tym miejscu 2, 3, 4, 5 dokładnie będą te drzwiczki. Fajnie się złożyło, że akurat tutaj się tutaj jest to brakujące nasze miejsce. Przekopanie już w tym momencie tego ma o tyle sens, że będę mógł wstawić te wszystkie nasze grzejniki i generatory i klimatyzatory. Wstawmy już tutaj, tak jak mówię, ten klimatyzator wraz z grzejnikiem, kratki. No dobra, gierka leci na jedynce. Ja sobie wrzucę od razu trójeczkę. Na dole mamy blok mieszkalny, który będzie pewnie podwójny, czyli z drugiej strony będzie dokładnie to samo. Mam tutaj 10 miejsc dla kolonistów. Można to zduplikować na dół znowu lustrzanym odbiciem, będzie 20 kolonistów. Dość duża gromada. Banda. Zasilanie zabezpieczone w środku wraz z panelami. Myślę, że tak 3 na 3 panele będą wystarczające. Plus generator to będzie dość dużo prądu, w razie czego będzie można rozbudowywać to z drugiej strony samymi panelami. Plus młyn jakiś most na pewno będzie trzeba będzie tutaj postawić już. To widzę. Powiedzmy struktury, powiedzmy ten most. Most również chciałbym taki fajny po skosie zbudować, czyli w ten sposób. Coś takiego. Wygląda to katastrofalnie, ale wygląda. Właśnie o to chodzi. Z fauny. Czy chcę coś polować? Na razie nie. Zwierząt niestety nie mamy. York nam zdechł. Raczej umarł, został zabity. Trudno. Takie życie. Co my tu mamy? W chwili obecnej widzę, że wszyscy nasi koloniści, prawie wszyscy, cała dwójka, pracuje przy budowie. Jeden bada nasze generatory, czyli zasilanie, a drugi odpoczywa, odpręża się.
Dobrze, mając tę rzeźbę, naprawdę ma, jesteśmy w dość dobrej. Teraz to dość dobry chyba nastrój, aczkolwiek mamy komunikat, że mamy zły nastrój. No to jest niewolnik, który ma chyba to. O, bardzo fajnie. Wstawmy od razu kolejny projekt, jaki będą akumulatory. Ten nasz niewolnik ma o tyle z. O, to potrzebujesz psitu. Wypij sobie herbatkę, proszę, w takim razie. Spali na ziemi. Chyba też mu po prostu zrobię łóżko jakieś tutaj, bo. Fakt, że on na tej ziemi śpi, jest słaby. Jest niby niewolnikiem, rozumiem to, ale. Ale szanujmy mimo wszystko go. Nie jego. Jego błąd tak naprawdę to jest. No, ponosi konsekwencje faktu atakowania naszej kolonii. Plus jest taki, że jest dobrym budowniczym. Jeżeli bardzo dobrze będzie się sprawował, to może dołączyć. Skoro jest leniwy, to mi nie podoba się za bardzo. Jest brzydki, ogólnie jest śmieciarzem. Te geny są takie. No, ciekawe. Ciekawe. Zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie wydaje mi się, żeby to była rasa, która ma być. Ma u mnie dominować. W kolejnym. Dobra, bo widzę, że moi tutaj budowniczy zajmują się nie bardzo tym, co trzeba. Więc podhaczam im rzeczy, których nie mają budować. Goście, miło. I odhaczę te, które budować mają, czyli wszystkie te rzeczy. Zresztą tym będzie łatwiej. Wszystko to. Myślałem, że będzie łatwiej. Kolejna grupa podróżników. Dobrze. Goście zostaną na chwilę u nas, będą się zastanawiać nad tym, co my tu robimy. Co tak naprawdę nam nie przeszkadza, ponieważ to jest najzwyklejsza w świecie sprawa. Dobrze, kopmy, kopmy. Tu się kopie, tam się buduje. Chciałbym na początek skończyć ten tutaj nasz główny budynek i przenieść się do niego już na zimę w miarę możliwości. Postawimy kolumny, gdyż to jest dość daleko od. Ten teren tutaj w środku jest dość daleko od ścian i nie wiem, czy dadzą radę postawić tutaj sufit. Tak jak mówię, no chciałbym, żebyście zajęli tym głównym pomieszczeniem teraz, nie? Te łóżko jeszcze nie jest zbudowane. Dlaczego? Kolego, sam sobie zbudujesz te wirko, co? I się po prostu do niego położysz. Kratek też na razie nie róbcie. Nie na tym polega nasza budowa obecnie. To będzie trzeba rozebrać. Obecnie mamy się skupić tylko i wyłącznie na tym, co tu się dzieje dookoła. Możemy również te płytki tutaj już zbudować. Bo to nam da. Już jakiś zarys tego mniej więcej, jak będzie to się tutaj prezentować. Już tak jak mówię, mniej więcej zarys pokazuje. Zresztą już jest lekko pokazany. Centrum. Wypadek kapsuły transportowej. Poczekajcie, poczekajcie, bo to jest dość ważne. Dion, który jest tym jadkinem. Uprzejma święta pamięć, sumiona psychika. Ej, jesteś z nami, jesteś naszym nowym kolonistą, ewidentnie zwierzęce. Tak. Przydatne jak najbardziej. Dobra. Nie ma drewna. Super. Także sorry niewolnik, ale jeszcze będziesz spał tutaj. Leć do wyra. To jest dla więźniów. I najbliżej jest nasz Neg. Jesteś zdrowy? Masz serducho. Proteza serca, ale to jest ta lepsza? Nie, wydajność masz zmniejszoną mimo wszystko. No tak, to jest logiczne. Uwięź. I on jest z tego co widzę w naszym stylu nawet. Dokładnie. Ciekawa ideologia. Zwierzęce osobliwość, szanowane rajdy. Zabijanie niewinnych zwierząt odrażające. Jedzenie mięsa nieaprobowane, połączenie zwierząt silne.
No, sorry, tak. Ta religia długo nas nie wytrzyma, gdyż mamy bardzo dobrego kapłana, który po jednocześnie jest dokładnie lekarzem, także no. Wszystko się zgadza. A ty, zamiast w ten sposób, to zatankuj ten generator i po prostu weźcie, ugotujcie coś ekspandem, leciutko na plus. No oni się tak o tego dzieciaka starają, nie? Ja na razie dam unikanie ciąży, bo to jest niebezpieczne. Na razie dzieciaka nie chcę mieć. Potrzebuję sobie spokojnie zbudować kolonię, która będzie tutaj tym naszym tą naszą podstawą, nie? Odrzucone przez, no. Ciekawe dlaczego. Ona jest, kurczę. Słuchaj. Jesteś mężczyzną. On jest kobietą. Tutaj mamy również kobietę. On będzie ogólnie naszym nowym. Ona będzie naszą nową kolonistką. Do niej zarywaj. Słuchaj, jeżeli się da, to naprawdę w tym momencie daję ci romans z nią, nie? Ale niestety jeszcze się nie da. Możesz romansować z tą naszą niewolniczką. Nie radzę. Ona jest brzydka. Skłództwo. Ale ogólnie przyjaźń, znajomi. Nie ma tragedii. Dobra, mamy te ziemniaki. Mamy również zwierzęta, które nam wyżrą. Ów ziemniaki, więc nie podoba mi się to. Zmienimy sobie to już na kukurydzę. Ziemniaki nam na dłużej wystarczą. Ile wytrzymują ziemniaki? Chyba rok, nie? Ziemniaki wytrzymają krócej. To nie, zamiast kukurydzy w takim razie posadźmy jeszcze raz ryż i po ryżu będę chciał zrobić dopiero wtedy. Kukurydza, gdyż kukurydza już jest naprawdę wtedy OP. To jest żyzne pole, prawda? Na całości, dokładnie. To nie, jednak wracamy do planów z kukurydzą zdążymy. Czerpień, jedna z dziernik zdążymy. Mamy cały miesiąc na to. A tutaj polem 3 na 3. Jakim 3 bardziej i bardzo długim. Obsiejemy tutaj to pole. Właśnie. Ryżem. Starożytny mech. Szok i niedowierzanie. Jak na to wpadłaś? Tak w sumie myślę, że szybkie zrobienie mohanitora. Właśnie, bo co to jest ten starożytny mech? Starożytny mech to jest coś, co daje nam dostęp do takiego specjalnego urządzenia, które się szczepia w kolonistę o nazwie Mechling. To jest bardzo dobre dla kolonistów, którzy mają dość duże rzemieślnicze. Gdyż wymaga to montowania mechów, naprawiania mechów, zajmowania się tymi mechami ewentualnie, jeżeli zostaną uszkodzone w walce, tworzenie nowych. Dobra walka też jest ok, plus naprawa. Dużo potrzebnych jest na to materiałów, jak komponentów, jak i również zwykłej stali. Super stal też jest tam dość opłacalna. Ale na razie wolę skupić się, tak jak mówię, na rozbudowaniu tej kolonii, a później dopiero bawieniu się w mechanitora, nie? Czyli te nasze mechy. Chciałem szybko sobie tego Dysona przerobić na moją wiarę, to da mi w tym momencie szybki dostęp do kolejnego kolonisty. I mamy już pierwszą tinktorię, nasz barwnik. No, który najpewniej zostanie wykorzystany szybciej niż później. Na dworze jest 12 stopni, tylko. Muszoną pogodę mamy. Zadania. Czy długo? Jeszcze 11 dni. Czy 11 dni, tak? Przyjęto 3 czy 3. No to jeszcze cały tydzień, że tak powiem, 7 dni. Może chodzić, podróżuje w okolicy. To taka zaawansowana grupa.
podróżuje w okolice. Z frakcji Unia, Hineller. No, to są ci nasi. To są ci nasi najpewniej sojusznicy, gdyż to jest najzwyklejszy w świecie Związek Rozbitków, ludzi rozbitych na tej planecie. Zobaczcie sobie mapę, co jeszcze nie robić w poprzednim odcinku. Trochę daleko do nich mamy, jeżeli chcielibyśmy z nimi handlować. Musimy sobie w takim razie dość szybko zrobić rycerza lub damę. Rycerza będziemy mieli, nie? Tak, rycerza. Zobaczmy w takim razie, ile tutaj będziemy szli. Dzień. A stąd dotąd? 2 dni. No ale to na tak powiem, na sucho, nie? A stąd dotąd? O dziwo, ten będzie szybciej. 1 i 2 dnia. To wiecie co? Może aż tak daleko nie mamy faktycznie do tych innych frakcji. Może jakiś handelek za niedługo będzie skuteczniony, jakieś tam sprzedamy rzeczy. I pobierzemy kolejne. Skończyła nam się herbata. Coś, co myślałem, że się nie wydarzy, więc po prostu ustawiam sobie w chwili obecnej wycinkę tej bawełny, jak i również tych liści psychodelicznych. I mam nadzieję, że mimo wszystko najpierw ktoś się tym zajmie, dlatego blokuję sadzenie. I chciałbym, żeby ktoś się zajął wycięciem tego ziemniaka. Najpierw gotowanie, jasne. Medytujesz? Komuś trzeba ustawić medytację. To jesteś naszą osobą, która musi medytować. Między 17 a 18 masz czas na medytację i przydoba się miejsce do medytacji. Dokładnie. Wróżne, prawda? Miejsce do medytacji ustawmy sobie. No. Najlepiej, żeby medytował przy tej naszej. Rzeźbie, więc ustawmy ją tutaj, powiększmy obszar ataku w ten sposób. I zobaczmy, co się będzie działo dalej. Możemy również sobie tą jedną kolumnę ustawić w tym miejscu, żeby to jakoś też w miarę wyglądało. Gorzej nie będzie. I co? I tymczasem czekamy dalej. Czekamy? Czy powinniśmy tam czekać? Chyba chcemy. Przypominam sobie również, że mamy zbadane nasze liście psychitowe, więc. Więc jesteśmy w słabej sytuacji. Błagam, powiedz, że musisz gotować. Gotowanie 4. No to będzie nasz główny kucharz w tym momencie w kolonii. Najszybciej, jak tylko się da, trzeba go zrekrutować. I może jakoś przeżyjemy. Wiecie co? No może dopóki będziemy go. Dopóki nie będziemy mieli nikogo innego, który tą herbatę mógł nam robić, po prostu zrobi nam masę herbaty jako niewolnik, a później go najzwyczajniej w świecie zrekrutujemy i tak będziemy mieszać trochę tego, trochę tego. Gdyż no niestety, ale inaczej się nie da. Mamy taki problem, że nie mamy dobrego kucharza. Coś, co zostało skrewione przeze mnie bardzo. Także no niestety, ale musimy na razie cię, przepraszam, Dyson, zniewolić. Jeszcze dwa takie podejścia, jak ogólnie stoicie, jeżeli chodzi o tą herbatkę. 5 godzin temu, czyli to były ostatnie herbaty wypite. 4 dni do przeżycia, tutaj trochę gorzej. No ale mamy jeszcze tego, jajo. Myślę, że oni te jajo sobie też tam dziabną, jak będzie potrzeba, nie? Herbatka, no jak będzie potrzeba, to... To też dziabną. Ja również ustawię herbatkę. A, i oczywiście coś, co muszę odstawić. Można siać jak najbardziej. Mamy bawełnę. O, mamy bawełnę. To w następnym odcinku ustawimy sobie już produkcję ubrań. I może jakieś tutaj worki z piaskiem położymy również, żebyśmy mieli tą obronę. Worki z piaskiem. Worki z piaskiem, tylko że z tkaniny. Myśmy jakąś obronę mieli taką bardziej zaawansowaną niż taką prymitywną. No i akcentem, gdzie kończy nam. Dzisiaj nam kończy zasilanie. Zakończymy odcinek. Myślę, że na chwilę obecną nam w zupełności starczy wrażeń.
Tymczasem trzymać się. Do zobaczenia. I mam nadzieję, że zobaczymy się już za niedługo. Być może jutro. W kolejnym odcinku z Dreamworld. Na razie, trzymajcie się i cześć!